Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli ochotní zúčastniť sa tejto diskusie. Ja som veľmi rada, že môžeme hovoriť v takomto zložení, pretože z môjho pohľadu, ako človeka, ktorý vyrastol v Bratislave v hlavnom meste, ale pochádza z tohto regiónu, ja som tiež sama Rusinka a mám veľký citový vzťah k tomuto prostrediu a zároveň v neho veľmi verím. A myslím si, že práve cezhraničná spolupráca a regionálna spolupráca je to, čo bude pre tento región do budúcnosti veľkou príležitosťou, ani nie tak výzvou ako príležitosťou, takže teším sa, že ste tu a že môžeme chvíľočku podiskutovať a zároveň aj vás, ktorí nesedíte na tomto ťažkom mieste, by som rada vyzvala, aby ste sa zapojili do debaty, keď budete mať chuť a chcieť. A môžeme začať. Ja by som vás na začiatku poprosila, keby ste mohli povedať, že čím je vaše mesto výnimočné. Špeciálne. Vaše. Dobro. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Prymator za możliwość tutaj wypowiedzenia się odnośnie naszego miasta. Przede wszystkim nasze miasto jest dlatego szczególne, ponieważ jest ogromna liczba osób, która zaangażowała się właśnie w pracę na rzecz naszego miasta. Od czego zaczynaliśmy? Ja jestem burmistrzem już drugą kadencję, ale rozpocząłem swoją pracę na tym stanowisku w 2014 roku. I tak naprawdę już rok później zaczęły funkcjonować na terenie naszego miasta rady dzielnic. Rady dzielnic, które mogliśmy uruchomić i przede wszystkim ta partycypacja społeczna i rozmowy z mieszkańcami prowadzimy właśnie poprzez Rady Dzielnic. Na terenie miasta jest 7 dzielnic i w tych 7 dzielnicach 2 razy do roku odbywają się otwarte spotkania z wszystkimi mieszkańcami. Oczywiście z jednej strony jestem ja i jest urząd, czyli są wszyscy dyrektorzy i prezesi spółek i przychodzą mieszkańcy, którzy mówią o swoich problemach, wskazują w jaki sposób te problemy rozwiązywać, czego by oczekiwali. To jest jedna rzecz. Oczywiście, aby mieszkańcy mieli jakiekolwiek możliwości i aby można było cokolwiek zmieniać, do tego potrzeba środków finansowych. Dlatego też uruchomiłem środki w postaci 1 miliona złotych, które przeznaczamy co roku do dyspozycji każdej dzielnicy. I każda z tych dzielnic tą kwotę co roku może rozdysponować i decyduje, które tak naprawdę inwestycje powinniśmy realizować. Od 2013 roku także jest tak zwany budżet partycypacyjny, budżet obywatelski. Kiedyś przeznaczaliśmy na ten cel kwotę 600 tysięcy złotych. W tym roku padł rekord, przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 1 miliona złotych, ale kiedyś były to tylko 3 projekty. Małe zainteresowanie mieszkańców, ponieważ tak naprawdę wiedzieli już, co będzie realizowane. W tej chwili mamy taką sytuację, że zmieniając budżet obywatelski i robiąc duże zmiany, dzisiaj mamy ogromną ilość mieszkańców, która się w to angażuje. Na obecny rok 2019 mieliśmy aż 85 wniosków, które mieszkańcy złożyli. Łącznie wpłynęło około 10 tysięcy kart do głosowania, a prawidłowo oddanych głosów było 20 tysięcy, gdzie nasze miasto łącznie ma na dzień dzisiejszy 37 tysięcy mieszkańców. Każdy z mieszkańców mógł głosować na 3 kategorie, więc tak naprawdę 1/3 mieszkańców oddała swój głos właśnie w tym kierunku, co należy w naszym mieście zrobić, co należy zmienić. Są różnorodne pomysły, bardzo dużo. Od takich, aby organizować różnego rodzaju spotkania, wydarzenia, pikniki, ale poprzez chociażby takie zwykłe, proste, aby kupić klocki Lego edukacyjne do robotyki, które dostarczyliśmy do wszystkich jarosławskich szkół podstawowych, poprzez inwestycje drogowe, chodniki, wiele, wiele. Jednym z najciekawszych, który padł w tym roku jako propozycja, to jest tak zwana złota rączka dla seniorów.
Czyli chodzi po prostu o to, aby był to człowiek, pan, który po prostu może zrobić wszystkie naprawy w domu. Seniorzy jarosławscy mogą dzwonić pod odpowiedni numer i taka osoba z pieniędzy po prostu budżetu miasta jest opłacana, aby mógł podejść do różnych domów, do różnych osób i po prostu pomóc im naprawić pewne rzeczy. Więc tych pomysłów jest wiele. Powstała chociażby fontanna na osiedlu, bo mieszkańcy oczekiwali takiego rozwiązania i uważam, że to jest bardzo fajne. I mieszkańcy dzisiaj decydują o tym, w jaki sposób nasze miasto powinno się zmieniać. To, z czego korzystam dość rzadko, ale jest bardzo ważne, to są konsultacje społeczne. Przy tak bardzo ważnych projektach, jak chociażby przebudowa bulwarów nad Sanem, czyli terenów rekreacyjnych, przez kilka dni mieszkańcy mogli na konkretnym projekcie pokazywać, czego by jeszcze oczekiwali. Na przykład, że chcą jeszcze jakiś skatepark, że chcą dodatkowo jakieś boisko, że chcą dodatkowo jakieś inne możliwości, które w tym terenie możemy ulokować. Więc to są typowe rozwiązania, które staramy się z mieszkańcami uzgadniać. I to dzisiaj jest, funkcjonuje. Ja jestem ogromnie dumny z tego, że tak duża ilość mieszkańców w tej chwili pracuje, działa, funkcjonuje i zgłasza swoje pomysły do budżetu obywatelskiego i przede wszystkim działa w radach dzielnic. Dziękuję. Pani primatorka powiedziała, że to jest bardzo zaujímavý nápad, tak skúste pani Ivančová zareagować na... A môžete aj nadviazať so Svidníkom. Ako je, vy ste nová primátorka relatívne, aj keď už asi celkom stabilizovaná, dúfajme. Ako vy vnímate výzvy pre Svidník a čo by ste chceli do budúcnosti urobiť, aby ste naozaj počúvali všetkých obyvateľov tohto mesta? Áno, musím povedať, že veľmi inšpiratívne veci som tu počula, ktoré minimálne dve som si hneď ukladám do pamäti a myslím, že moji spolupracovníci si ich hneď zapisujú, lebo tá zlatá ručka pre seniorov, toto je výborná vec podľa mňa. Jednoduchý projekt, jednoduchý nápad, ale ten efekt môže byť veľmi veľký. To, že bude niekto, komu ten senior, možno aj sám žijúci, bude vedieť zavolať, že sa mu niečo pokazilo a on to príde opraviť. Myslím, že je veľmi jednoduchá vec, ale efekt môže byť naozaj fakt veľmi dobrý. A tu sa ukazuje, že nie je všetko o peniazoch. Sú veci, ktoré naozaj nedajú sa merať množstvom investícií, ktoré do daného projektu dáme, ale je to o tom nápade, je to o tom chcení, je to o tom vypočutí, je to o tom vnímaní problémov, ktoré v mestách existujú. Čím je Svidník výnimočný, niečo z toho ste videli v tej prezentácii, ktorá bola povedaná. Ja skôr budem rozprávať o víziách, čo by som v tom meste, ktoré nemá veľa chýb, naozaj nemá, čo by som chcela zmeniť. Ten projekt participatívneho rozpočtu, ktorý sa snažíme zavádzať od... Má asi pol roka tá myšlienka, ktorú už sa snažíme realizovať. Nie je tak ani o tom natrieť to ihrisko, alebo upraviť si nejakú časť mesta, alebo vysadiť ten kvetináč. Lebo to znova nie sú veci, ktoré sú o peniazoch. Ide nám o to vytiahnuť tých ľudí z domov, vytvoriť z tých samostatne žijúcich jedincov nejakú komunitu, tak aby sa poznali fyzicky, oddeliť ich, alebo vytiahnuť ich z tých sociálnych sietí, dať ich fyzicky dokopy, aby vedeli vnímať tie svoje potreby, tie svoje problémy a aj k tomu mestu vytvorili iný vzťah. Preto sme vytvorili aj ten projekt Leto v meste, ktoré nebude len takým súborom koncertov v nedeľu popoludní, kedy ľudia sadnú a bavte nás, tento princíp, ale ide nám presne opačný princíp. Príďte a zabávajte sa navzájom. Čiže včera sme mali takú jednu prvú pilotnú akciu, bolo to premietanie filmu na pešej zóne a bola som naozaj veľmi milo prekvapená, že sme mali zaplnenú pešiu zónu. Aj napriek tomu, že ľudia si mali doniesť svoje stoličky, aj napriek tomu, že to nebolo veľmi pohodlné, ale tá myšlienka prísť večer na pešiu zónu, pozrieť si jednoduchý film, zabaviť sa spolu, myslím, že tá atmosféra bola veľmi dobrá. Takisto plánujem v lete piknik pri múzeu. Čiže upečte koláč, doneste deku, pozvite si priateľov a my vám pustíme k tomu nejakú rozprávku pre deti. Čiže dať tých ľudí dokopy, toto je dôležité, aj cez takéto jednoduché aktivity. A to je asi to najťažšie. Zmeniť myslenie ľudí, zmeniť ten uhol pohľadu na to mesto.
že nie je mesto ten inštitút, ktorý má všetko do poslednej bodky tým ľuďom zabezpečiť. Mesto je priestor, kde tí ľudia majú žiť a mesto má vytvárať podmienky pre tento život. A naozaj toto je asi najväčšia výzva, ktorá, znova poviem, nie je o peniazoch. Keby som ešte doplnila tú otázku, teraz sme pred chvíľočkou počuli aj prezentáciu mojej kolegyne a našich členov našej pracovnej skupiny. Ako by ste vy videli to, že ako robiť Svidník naozaj pre všetkých, aj pre tých, ktorí to majú ešte dvojnásobne ťažšie sa do toho verejného priestoru dostať? Či už pre fyzické, alebo psychologické, alebo iné bariéry? Alebo iné handicapy, áno. No, toto je veľmi ťažká výzva, pretože v prvom rade potrebujeme tie problémy a ten handicap nejakým spôsobom vnímať. Potrebujeme vedieť, že takýto handicap je. Tí ľudia naozaj musia vyjsť z tej ulity, musia stratiť tú zábranu, hovoriť o svojich problémoch, hovoriť o tých handicapoch a potom my musíme urobiť, čo vieme, čo môžeme, čo sme schopní na to, aby sme tento handicap, nedajú sa všetky odstrániť, lebo to sa nedá, ale aby sme ho znížili, aby sme pomaličky stierali ten rozdiel. A myslím, že takým systémom postupných krokov to pôjde. To pôjde. Vidíme to vo väčších mestách, vidíme to v iných častiach sveta, v iných častiach Európy. A ja si myslím, že aj tuto musí ísť. V tomto som veľký optimista. Ďakujem veľmi pekne. Pán Pilný, ako k tomuto pristupujete v Chrudimi? Povedzte nám to niečo o Chrudimi, lebo nie všetci vieme veľa. Tak iba tak v krátkosti, že čo ste zač? A potom nám povedzte, ako pristupujete k týmto témam, ako počúvať obyvateľov a ako počúvať tých, ktorých už nepočúva vôbec nikto. Tak, dobrý deň, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní primátorko, vážení primátoři partnerských měst Svidníku. Já předně děkuju za pozvání, jak do Svidníku, tak na tuto diskuzi. U nás je to trošičku komplikovanější, já asi nejdřív musím říct, jak u nás funguje státní správa. U nás v roce 2002 skončily okresní úřady, ale skončily pouze tou značkou. Veškerou správu za okresní úřady převzalo město Chrudim v rámci okresu a i náš rozpočet je v podstatě jeden rozpočet jak pro město Chrudim, tak pro celý okres, respektive dnes se to už nenazývá okres, ale obec s rozšířenou působností. To znamená, že my bychom na území, které zaujímá 86 obcí a zhruba 80 tisíc obyvatel, měli řešit, krom toho, že pro ně řešíme občanské průkazy, evidenci vozidel, sociální plánování, tak třeba i likvidaci černých skládek, likvidaci odpadů a tak dále, což samozřejmě mě se osobně nelíbí, protože proč mám vzít chrudimským občanům jejich peníze, třeba z opravy chodníků a použít to na vyčištění černé skládky v 40 km vzdálené obci. Čili to je takový náš asi naše největší bolest, protože máme spočteno, že tuto správu pro tyto obce dotujeme zhruba 200 000 eur ročně při rozpočtu Chrudimi 22 milionů eur ročně. Čili o tom jednám s vládou, s ministry, že prostě tento model se mi nelíbí a buď nám peníze přidají, a nebo že budeme dělat nějaké restrikce, třeba ve smyslu, že nebudeme vydávat občanské průkazy 5 dní v týdnu, ale pouze 2 dny v týdnu. Prepačte, znamená to, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na to, aby ste sa venovali možno veciam, ktorým by ste sa inak chceli venovať? To ste tým chceli povedať? Alebo... Ale tak to samozřejmě, to vám odpovědí všichni, že nemají tak finančních prostředků. Ano. Já spíš jenom jsem teď narazil na ten model té státní správy, kdy my jako obec s rozšířenou působností jsme nuceni, že v případě, že nám nestačí ty státem přidělené finanční prostředky na tu státní správu, použít prostředky z pravidla z rozpočtu investic města Chrudim na likvidaci třeba té černé skládky 40 km daleko. A víme se vrátit k té téme toho počúvania obyvatelů. A to je velmi důležité, to je velmi důležité. Jenom pro takovou krátkou představu, vy jste říkala, čím je město Chrudim zajímavé. Tak jednak u nás máme nejstarší loutkový festival na světě, loutkový. Máme u nás Národní muzeum loutkářství zapsané v UNESCO. A krom toho je město Chrudim nositelem značky A kvality, co se týká participace s občany. Takové města jsou v České republice pouze dvě, Chrudim a Litoměřice. Takže u nás se toto děje od roku 2001. Zvláštností tohoto programu je, že musí mít vždy zodpovědného politika. Jednu konkrétní osobu, která za to zodpovídá, to už jsem v tuto chvíli tedy já,
převzal jsem to po předcházejícím starostovi. O co jde? Pořádáme pravidelně kulaté stoly k jednotlivým problémům, kam zveme jednotlivé skupiny, probíráme s nimi ty problémy, dáváme návrhy řešení a z pravidla se dobereme k nějakému výsledku. To, co říkala paní primátorka, jakým způsobem ty občany vtáhnout do děje, no já si hlavně myslím, že my musíme jít naproti. Celý úřad, což je u nás cirka 250 lidí na úřadě, by měl toto každý den mít v hlavě a jít jim naproti. Protože pokud jim naproti nepůjdeme, tak oni nepůjdou ani k nám. V rámci těch kulatých stolů probíhá systém volby 10 nejzávažnějších problémů města Chrudimi každý rok. Z těch problémů se některé daří řešit, některé nedaří, protože není nějak omezen rozsah těch problémů. Čili když mi tam někdo napíše, a teď to berte opravdu jako modelový příklad, že se má země koule otáčet obráceně, tak to já opravdu neumím. Takže od příštího roku chci změnit tento systém, kde ano, budeme dělat tento základní model 10 problémů, ale k tomu ještě dáme takzvanou malou řadu problémů, a to jsou problémy, které město umí efektivně řešit. A myslím si, takovým dalším z problémů, jak zapojit občany, je frustrace z toho, že když se zapojí, že se vlastně nic nestane. Což je u toho našeho desatera, kdy opravdu, když tam napíšou problém, že země koule se má točit obráceně, tak jim to nesplním a příště nepřijdou, protože nemají splněno. Takže v té malé řadě problémů bych viděl opravdu si říct, to budou problémy, které my budeme moderovat a budou to problémy, které třeba v rámci toho roku umíme vyřešit. Viete povedať nejaké príklady? Dve ešte otázky mám malé. Jedna, že vy ste vraveli, že s rôznymi skupinami sa stretávate, že aké sú to skupiny. A druhá otázka je, že keby ste mohli približne povedať príklady tých problémov, ktoré, do ktorých zapájate obyvateľov do ich riešenia. Tak, skupiny. My nemáme žiadne vyloučené lokality, takže u nás to ani tak není o sociálnych skupinách. Ale je to spíš vždycky o skupinách, které se nacházejí buď zájmové skupiny, uvedu na konkrétním příkladě, řešili jsme výběhy pro psy, protože na území města Chrudim platí vyhláška, že volné pobíhání psů zakázáno, takže si pozveme pejskaře a ptáme se jich, chcete mít někde oplocenou louku, kde psa můžete vypustit, a nebo jsou mezi vámi i tací, kteří toho psa zvládají natolik, že můžeme povolit třeba i v městském parku volné pobíhání. Teď tam s tím probíhají diskuze, jsou tam k tomu zpravidla všichni zástupci příslušných odborů, v tomto případě odboru životního prostředí, odboru územního plánování, a řešíme, jestli prostě takto ano, takto ne, a tímto způsobem bych mohl pokračovat přes workoutové hřiště, přes čistotu ve městě, přes svoz bioodpadu, přes organizaci parkování. Jako opravdu asi bych těžko hledal příklad, kde se tak neděje. Možná ještě k participativnímu rozpočtu. Ten v tomhle modelu už taky funguje od roku 2001, i když pro mě ne úplně správným způsobem, kdy můžou občané přihlásit vítězné projekty, ale závěrem je, že to můžou být opravdu mini projekty, kde se na závěr dává 5000 korun na ten projekt. Čili chtěli bychom zřejmě od roku 2021 připravit klasický participativní rozpočet, o což rozšíříme tuto naši agendu, která se mimo jiné tedy nazývá Zdravé město, ale nepleťte se v tom, že by to mělo být, jakoby, že město zdravé, ale je to proces. Proces, jakým způsobem má být agenda státní správy a samosprávy zdravá. Myslíte, nie, že zdraví obyvatelia, ale zdravé město jako organismus, ktorý žije spoločne. Presne tak. Ďakujem veľmi pekne. Pán Medviď. Dobrý deň všim. Šanovná pani primátorka, duže príjemno znachodite sa tu na sviatkovaní dňov mesta. Mesta Svidnik i rozdeliať razom s vami radosť sегодняшнего свята. Я маю честь передати найщиріші вітання від громади з міста Рахів. Хочу сказати, що місто Рахів знаходиться в найбільш мальовничій частині Карпат, на висоті 430 метрів над рівнем моря. Це місто, де бере початок річка Тиса, найбільша притока Дунаю. Секунду. В першому раді хотів би привітати пані приматорку міста Свідник і подякувати за позвання. Є при них
cťou byť tu a oslavovať spolu Dni mesta Svidník. Mesto Rachov je mesto, ktoré sa nachádza vo výške 4000 metrov nad úrovňou mora. Місто Рахів – це місто, де бере початок річка Тиса, найбільша притока Дунаю. Є то місто, де зачина устє ріки Тиса, де зачина прудіть, ако ріка, що потім спада до Дуная. Це місто, де знаходиться серце карпатського біосферного заповідника, в якому знаходиться всесвітня спадщина ЮНЕСКО – Букові праліси Карпат. Mesto, v ktorom sa nachádza to také nasledie UNESCO, bukové lesy, ktoré sú chránené a je to srdcom tejto oblasti. To je mesto, ktoré je roztošované biele geografického centru Európy. Mesto, ktoré sa nachádza v geografickom centre Európy. І найголовніше – це місто, де живуть прекрасні, працюють люди. Я, користуючись нагодою, всіх запрошую відвідати наше місто з туристичним візитом. А головне – це місто, в якому живуть працювати люди. А з цієї нагоди хочу всіх вас тут притомних позвати навштівити місто як туристичну атракцію. Місто Рахів має 6 міст-побратимів. Це місто Свідник, місто Деск, Угорщина, місто Сегет, Угорщина, 5-й мікрорайон Будапешта, Бельварош, Ліпотварош, місто Требіч, Чеська Республіка і місто Бельсподляський, Польща. Місто Рахов має 6 таких братських, близьких міст. То є місто Свідник, потім в Мадярську є то Сеген, а Сегет, Деск. Будапешта, Бельварош, а в Будапешті є то час Будапешті Сегварош, Бельварош, Бельварош, Ліпотварош, Бельсподляски, Польща, Бельсподляски з Польську. Припачте, а Требіч. Місто Требіч, Чеська Республіка, Чеська край Височина. Ďakujeme pekne. Mohli by ste nám, máme veľmi málo času a bohužiaľ, že budeme musieť končiť, ešte sme ani nezačali, ešte mám predsa na vás jednu aspoň otázku a ešte by som rada dala priestor do publika. Vedeli by ste, pán Medviď, povedať o tom, čo vy robíte preto, aby ste počúvali svojich obyvateľov? Tesno spolupracujeme s hromadou. Veľmi tesne sa spolupracuje s obyvateľstvom. S žiteľmi mesta щодня. Vedú ako také diskusie každodenné s obyvateľmi mesta. Zavždy prislúchujeme sa do propozícií za uvážení. Keď sú nejaké propozície alebo poznámky, tak vždycky vypočuté sú. На жаль, на сьогодні бюджет міста невеликий. Богужіал, розпочат міста є малий. І своїми силами впорядкувати більшість проблем немає можливості. А во власних режії то фактично не є можна зараз то уробити. Тому постійно звертаємося до жителів міста з проханням допомогти. Každopádne vždycky sa obracajú na občanov mesta, aby pomohli mestu. Це стосується озеленення міста. To je vlastne to, keď vysadzanie stromov. Впорядкування території. A takisto upratovanie terénov mesta. Облаштування вулиць. Ulice, upratovanie na ulic mesta. Обрізання кущів. Ako strihanie stromov alebo kríkov. Farbovanie. Maľovanie, natieranie. Zaraz realizujeme spolu s hromadou na jednej z ulic projekt, kde z boku mestskej rady zabezpečujeme všetkým neobchodným materiálom a žiteľi, mova ide za більше 20, щодня виходять на роботу, щодня виходять допомогти впорядкувати свою вулицю. Teraz rozbehli taký projekt, že vyzývajú občanov mesta a každý deň asi takých 20 občanov prídu, aby mohli pomôcť
v upratovaní alebo natieraní nejakých plotov, aby pomohli mestu. Встановлюють лавочки, встановлюють нові мусорники, фарбують. Takisto dávajú lavice, dajú tie koše na odpad alebo upratujú, zametajú ulice. Bez dopomohy hromady svojimi silami my nespravíme sa. Keby nebuď tej pomoci obyvateľov mesta, tak mesto by nezvládlo všetky tieto výzvy. Super, ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte dala priestor vám, aby ste povedali, čo vy vo vašich mestách robíte, ale možno by sme to mohli urobiť tak, že by som dala do pléna otázku všetkým, čo robiť, aby vaše mesto bolo mestom pre všetkých. What we can do, or you as a representatives of municipal councils, can do to become a city for all citizens. What can we and you do in your work? Thank you very much. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Pani Burmistrz za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że możemy jako miasto, które prawie 30 lat współpracuje ze Świdnikiem, miasto Strzyżów, gmina Strzyżów, mogę dzisiaj tutaj być. Chcąc włączyć się do dyskusji, chciałbym przedstawić Państwu, jak to jest w Strzyżowie, mieście, miasteczko, które liczy 8,5 tysiąca mieszkańców plus 14 małych wsi. Razem jest nas wspólnie ponad 21 tysięcy mieszkańców. Co robimy, aby wszystkim mieszkańcom zapewnić to, co jest do życia potrzebne? W naszym samorządzie, czy generalnie w Polsce funkcjonuje ustawa o samorządzie gminnym, która określa zadania własne samorządów gminnych, które to zadania są realizowane. Natomiast skupiliśmy się w Strzyżowie, czy w naszej gminie, na kilku takich aspektach wynikających z ogólnej tendencji w kraju. Mamy coraz starsze społeczeństwo. Niestety starzejemy się, czyli ta demografia dzisiaj jest niekorzystna, dlatego chcemy zapewnić miejsca, możliwości życia, wypoczynku dla mieszkańców starszych. Z tego tytułu 4 lata temu utworzyliśmy taki dzienny dom pobytu dla seniorów, dla osób powyżej 65 roku życia. Mogą oni to za niewielką opłatą codziennie być do tego domu dowożeni. Tam realizowane są różne zajęcia dla nich. Jest to grupa kilkudziesięciu osób, która bardzo chętnie z tego tytułu korzysta. No ale tego, że się starzejemy, to też nie chcemy, żeby młodzi od nas uciekali, więc też stwarzamy warunki dla ludzi młodych, chcąc ich przyciągnąć do tego, stwarzamy warunki pod zabudowę, czyli po to, żeby młodzi ludzie zostawali albo przyjeżdżali do Strzyżowa, chcąc tutaj mieszkać, ale żeby mieszkać, to trzeba mieć też warunki, więc nie tak dawno powołaliśmy do życia żłobek, czyli dla tych najmniejszych dzieci od 6 miesięcy do 3 lat mamy zapewnioną pewną część miejsc, nie do końca w pełni zaspokajamy te potrzeby, ale mamy pewne tendencje w tym kierunku. Również ważnym elementem jest ekonomia społeczna, która w naszym samorządzie jest realizowana od kilku dni, czyli pomoc osobom, ludziom defaworyzowanym, tym, którzy nie potrafią się odnaleźć na rynku pracy, którzy nie mają zapału do tego, aby pracy poszukać, są uwikłani w pewne problemy społeczne, i też powołaliśmy taką instytucję, nazywa się to Centrum Integracji Społecznej, gdzie pomagamy osobom, szukamy tych osób w środowisku i pomagamy im wyjść z tego dołka takiego, prawda? Niekiedy ci ludzie nie mają odwagi, żeby pójść do urzędu, nie potrafią napisać pisma, ale mają w sobie potencjał. Wielokrotnie niestety są to też osoby, które mają problem alkoholowy. To chyba też nie tylko w Polsce. To są to właśnie te elementy, które chcemy wesprzeć tych mieszkańców najsłabszych. Również budżet obywatelski, o czym tutaj pan burmistrz Paluch mówił, też mamy od 3 lat, około 120 tysięcy euro rocznie w budżecie zabezpieczamy na budżet obywatelski, realizujemy go już trzeci rok. Cieszy się on dużym powodzeniem, są to niewielkie zadania realizowane, ale te, które właśnie mieszkańcy zauważają, że w ich środowisku są bardzo potrzebne. Także też staramy się jak najbardziej wspierać tych wszystkich, którzy sami sobie nie potrafią pomóc, w szczególności, czyli osoby starsze, młodych ludzi na starcie,
a tak, aby od nas nie uciekali, no i tych, którzy nie potrafią sobie sami pomóc. Dziękuję bardzo. Maybe now I would like to ask our colleagues from Macedonia. Maybe you want to add something or no? Yeah. Budem prekladať ja. Dobre, môžete dať. Hello everyone. Dobrý deň. I want to thank you to Madam Ivančeva for a warm welcome and our stay here in Svidnik. Ďakujem veľmi pekne pani primátorke za pozvanie a že môžeme byť tu vo Svidniku. We travel for about 14 hours from and pass more than 1000 kilometers. Cestovali sme vyše 14 hodín a viac ako 1200 kilometrov. To be here with you on this important day, Dani Svidnika. Na tento veľmi dôležitý deň Dni Svidníka. We are happy that we found very nice people, very friendly people. Sme radi, že sme tu stretli veľmi milých a priateľských ľudí. And to be a part of this manifestation here. Že sme mohli byť súčasťou tohto dnešného dňa, tejto konferencie. Considering the issue that you are talking about. Čo sa týka toho, na čo sa pýtate a o čom diskutujeme? I have to state that as municipality we have already established process of budget participation of the citizens. Máme na zastupiteľstve, teda na mestskom úrade vytvorený mechanizmus participatívneho rozpočtu. It was since 4 years ago. Pred 4 rokov. When we organized implement several workshops where citizens have a chance to speak about the priorities, the projects and how to the project to be involved implemented into the municipal budget. Organizujeme rôzne workshopy, kde ľudia diskutujú a konzultujú to svoje priority a oblasti, ktorými by sa chceli zaoberať a potom ich sa snažíme zapojiť do nášho rozpočtu. In the beginning it was a process with a lot of participants, especially people from older generations. Zo začiatku participovalo veľmi veľa ľudí, predovšetkým zo staršej generácie. But as state the representative of the Poland municipality, we have also large problem with migration, so most of the projects are concentrated on how to bring how to care about the older generations. Čiže veľmi podobne, ako povedal pán kolega z Polska, aj my máme veľký problém so starnutím populácie a tým pádom sa zameriavame predovšetkým na staršie obyvateľstvo. The process of integration of our country opened the borders, so we are not able to keep the young generations in our spaces. Ale keďže máme otvorené hranice, tak nemôžeme udržať našich mladých na silu v krajine. Also we tried some kind of projects where we arrange spaces, arrange objects where older generations can show to young generation how to cook, how to translate the traditions. Čiže crafting. Vytvárame také prostredie, kde starší ľudia môžu ukazovať mladším ľuďom napríklad ako variť alebo nejaké staré tradície, čiže sa prepájajú generácie. It gave some results, but the main problem is that young generations do not want to be to stay in our country. Má to aj nejaké pozitívne výsledky, ale stále veľkým problémom zostáva to, že mladí ľudia odchádzajú z nášho regiónu. Myslím si, že to sme sa aj s pani primátorkou na seba tak usmievali, že toto je téma, ktorá je veľmi spoločná pre všetky mesta. Neviem, či aj v Chrudimi mladí odchádzajú, ale ani nie. Častečne, ale není to takový problém. Lebo všetci zo Slovenska chodia do Chrudimi, nie z Polska. Ze Slovenska a z Ukrajiny. Áno, áno. Sorry. We're just communicating whether in Czech Republic it's the same situation with people leaving country. So I must say that I'm not happy when I hear that you're sharing our problems. Ale musím povedať, že nie som veľmi šťastný, že máme tieto isté problémy a že ich zdieľame. I thought that in Europe it is better solved. Dúfal som, že to bude v Európe lepšie vyriešené. But probably it can be your common project
as a partner municipalities, how to deal with the situation. Snažím sa teraz povedať, že možno, že by to mohla byť naša spoločná téma, ako téma partnerských miest, ako s touto situáciou na... Yes, it's not good to share problem. It is good to share problems. Because they seem to be smaller, and sometimes I hope it will be time where people will not migrate or emigrate from the countries, but they will circulate, yes, from country to country and back. So, but it's big vision for me. But the most important message is that we try to solve these problems, and we can learn from each other. About the solutions, this is the problem. Yes, I agree with that because I take it as a global problem in these regions here. So it is very complex because it includes education process, tradition process, culture, everything. Ešte aby som preložila, pani primátorka povedala, že možno aj niekedy je dobré, že zdieľame tie isté problémy, pretože sa potom javia ako menšie. Ale zároveň mal takú ideu, že možno by sa jej páčilo, keby neodchádzali mladí ľudia odtiaľto, ale cirkulovali medzi jednotlivými krajinami. A dôležité je snažiť sa ten problém riešiť a možno je naozaj dobrý nápad robiť to spoločne. Also, I will use this occasion to invite you and other partner cities from other countries to prepare something that will be useful for everyone. We are open for it. Je možno, že toto veľmi dobrá príležitosť vymyslieť niečo spoločne, zdieľať spoločné témy a snažiť sa spoločne prichádzať na tie riešenia, takže je to veľmi vítané. Yes, because you have more funds open for financing. You mean because we are in the part, yes, of the European Union. Keďže tieto krajiny väčšina z nás, teda tri krajiny sú členmi Európskej únie, máme väčšie možnosti získavať financie a fondy na riešenie tejto témy, takže možno by sme si mohli vzájomne pomáhať. Because our country is still out of European Union, we have less funds than you, we have still not all the decentralization process, most of the process are centralized, so we are not able to solve it on local level. Čiže keďže nie sme súčasťou Európskej únie, tak máme aj menšie fondy a zároveň neprešli sme procesom decentralizácie, takže všetko máme riadené z centra a tým pádom je to ešte komplikovanejšie. We have question. Okay. Thank you very much. Takže zdá sa, že máme spoločnú tému. It sounds we have a common topic. And maybe now, a možno, že teraz je na vás a na nás, ako sa spoločne na to pozrieť.